Sobota 20 stycznia, komentarze po bulwersującej decyzji Senatu, który odrzucił wniosek prokuratury o zatrzymanie i aresztowanie podejrzewanego o korupcję byłego senatora PiS Stanisława Koguta. Optymizm po rozmowach ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z protestującymi lekarzami rezydentami. Rząd federalny Stanów Zjednoczonych zawiesił działalność po tym, jak Senat USA nie zdołał uchwalić prowizorium budżetowego. Jacek Orzuk, zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Politycy powinni odpowiadać przed organami wymiaru sprawiedliwości, tak samo jak każdy inny śmiertelnik. Takie głosowania, takie działania niestety rodzą potem komunikaty ze strony społeczeństwa o nierównym traktowaniu obywateli wobec prawa. Myślę, że to jest sygnał, aby w Senacie zmienić procedurę i aby głosowania były nie tajne, tylko jawne. Kompromitacja Senatu po odrzuceniu wniosku prokuratury o aresztowanie podejrzanego o korupcję byłego senatora PiS Stanisława Koguta. Marszałek Senatu zapowiada zmiany regulaminowe Izby. Minister zdrowia i lekarze rezydenci optymistycznie ocenili wyniki piątkowych rozmów. Nie ma nikogo i nikt nie zasługuje na obarczenie winą za pozycję, w której znajdujemy się obecnie, bardziej niż prezydent Trump. Być może w całej sali niektórzy z naszych demokratycznych kolegów czują się dumni z siebie, ale co osiągnięto ich obstrukcją? Odpowiedź jest prosta – samo zamknięcie rządu. Od dziś rząd federalny USA jest zawieszony po tym, jak Senat Stanów Zjednoczonych nie uchwalił prowizorium budżetowego. To pierwsza taka sytuacja od 2013 roku. Senatorowie odrzucili w piątek wniosek prokuratury o zatrzymanie i aresztowanie Stanisława Koguta, byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości, podejrzewanego o poważne przestępstwa korupcyjne. W opinii wielu komentatorów ich decyzja kompromituje Wyższą Izbę Parlamentu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział zmiany w regulaminie obrad, a kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywało niezadowolenia z powodu bulwersującego rozstrzygnięcia. Bartłomiej Janicki. Stanisław Kogut odetchnął z ulgą. Wniosek złożony przez prokuraturę, na podstawie którego były senator Prawa i Sprawiedliwości miał zostać zatrzymany i tymczasowo aresztowany, przepadł. Senator Kogut, wystąpienie i dlatego, ponieważ je znałem, odszedłem, a teraz okazuje się, że ze zdrowiem ma problem emocjonalny. Senatorowie ponad politycznymi podziałami wzięli w obronę Koguta, nad którym ciążą zarzuty korupcji. No nie jestem tym zachwycony. Uważam, że politycy powinni odpowiadać przed organami wymiaru sprawiedliwości, tak samo jak każdy inny śmiertelnik. Oni naprawdę nie są niczym innym. Politycy chronią innego polityka, proszę zauważyć, ponadpartyjnie. Proszę zauważyć, że również politycy Platformy Obywatelskiej są za tym, żeby chronić pana Koguta. Takie głosowania, takie działania niestety rodzą potem komunikaty ze strony społeczeństwa o nierównym traktowaniu obywateli wobec prawa. Do przyjęcia wniosku prokuratury potrzebne było 51 głosów. Za wnioskiem głosowało tylko 32 senatorów. Poseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej taki wynik głosowania uznaje za obronę senatora przed atakiem politycznej prokuratury. Senatorowie nie dali wiary argumentom politycznej prokuratury. Nie dali wiary nawet wobec dużego nacisku kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, samego Jarosława Kaczyńskiego, czy marszałka prezesa Kaczyńskiego, czy marszałka Karczewskiego. Zdaniem wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego receptą na wyeliminowanie takich sytuacji w przyszłości może być większa transparentność prac Senatu. Myślę, że to jest sygnał, aby w Senacie zmienić procedurę i aby głosowania były nie tajne, tylko jawne, żeby każdy senator pod własnym nazwiskiem mógł wypowiedzieć się. I tak, żeby opinia publiczna wiedziała, bo ma do tego prawo, jak senatorowie głosują. Zadziałał Związek Zawodowy Senatorów. W opinii publicysty Marka Króla podczas wczorajszego głosowania mieliśmy do czynienia ze źle pojętą solidarnością senatorów. W przypadku zagrożenia to nawet posłowie, którzy nienawidzą rządzących czy nienawidzą opozycji, są w stanie ich bronić. I to jest bardzo niedobry solidarność. Ta solidarność dotyczy różnych innych grup zawodowych w Polsce niestety. I to jest solidarność, która psuje prawo, psuje
system w Polsce i psuje państwo, tak można powiedzieć. I odbija się negatywnie na wizerunku ugrupowania, bo przekaz sytuacji jest jasny. Wyborcy to odczytali tak, że kasta broni swoich, tylko tym razem nie kasta sędziowska, a kasta senatorów. Przypomnę, że senatorowie Platformy Obywatelskiej poparli nie pozbawienie immunitetu pana senatora Koguta, licząc moim zdaniem na rewanż w innych sprawach, a mają tych spraw bardzo dużo i bardzo dużo zagrożonych parlamentarzystów aresztowaniem i zatrzymaniem na dłuższy czas. Wynik wczorajszego głosowania skrytykowała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Kierownictwo PiS bardzo krytycznie ocenia decyzję Senatu w sprawie senatora Koguta. Prezes PiS wystosuje list do członków partii w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość do tej pory stosowało narrację, pokazywało, że nie ma świętych krów. Czy wizerunkowo to jest na pewno problem dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ma stabilną i dużo większą większość w Senacie. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość ma 62 na 100 senatorów, więc gdyby wszyscy senatorowie zagłosowali za wnioskiem prokuratury, to nie byłoby problemu. Domniemywam, że zarzuty są bardzo poważne. Skoro tak, to zgodnie z dyscypliną partyjną senatorowie Prawa i Sprawiedliwości powinni zgodzić się na zdjęcie immunitetu z senatora Koguta. Prywata okazała się ważniejsza od elementarnej przyzwoitości. Trudno określić to, co wydarzyło się w piątek w Senacie inaczej niż całkowitą kompromitację w Wyższej Izby Parlamentu. Bartłomiej Janicki, Telewizja Republika. Wczoraj w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się blisko pięciogodzinne spotkanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z protestującymi lekarzami rezydentami. Strony nie przekazały nam szczegółów. Ustalono, że przebieg rozmów nie zostanie na tym etapie ujawniony. Zgodnie podano natomiast, że omawiane były wszystkie postulaty młodych lekarzy. Dobrze, że troszeczkę się zmienił sposób działania, że pan minister postanowił inną taktykę zastosować, czyli taktykę jakiejś tam normalnej rozmowy, bez wywyższania się i bez chowania jakich much w nosie, co oczywiście nie zmienia mojej generalnej opinii, że służba zdrowia wymaga zmian systemowych i nawet jeżeli rezydenci coś tam dla siebie wywalczą, a pewnie mają rację, bo powinni lepiej zarabiać, ale również powinni lepiej zarabiać specjaliści, również lekarze pierwszego kontaktu powinni lepiej zarabiać. Sympatyczna rozmowa zawsze jest lepsza niż arogancka postawa, taką jaką prezentował minister Radziwiłł, no ale problem tkwi w pieniądzach. Przecież potrzebne są wielomilionowe, a może nawet miliardowe nakłady, dodatkowe nakłady na służbę zdrowia. Platforma przedstawiła pakt dla zdrowia przy okazji głosowania nad budżetem. Przynajmniej 11 pozycji wykazaliśmy, które mogłyby być źródłem takich dodatkowych pieniędzy, chociażby na początek dla rezydentów, ale tak naprawdę szerzej na służbę zdrowia. Mówienie o zadowoleniu to trochę na wyrost. Rezydenci mówią o rozpoczęciu rozmów. Ważne jest, by te rozmowy toczyły się w szybkim tempie, bo one się toczą już od dłuższego czasu i nie przynoszą żadnego póki co efektu. Oczekiwanie w nieskończoność niestety nie służy nam pacjentom. My chcemy już dzisiaj, teraz mieć możliwość szybkiej opieki w związku z chorobą. Dobrze, że do niego doszło. Było, jak słyszałem, nie tylko długie, ale i poważne. Zmienił się język także ze strony naszych partnerów. Mówię partnerów, bo nie czynimy z rezydentów oponentów, to nie o to chodzi. I wierzę, że przy dobrej woli z obu stron znajdziemy rozwiązanie. Ten rząd chce to zrobić. No, też oczywiście z problemami finansowymi, one nie są z gumy, ale wola jak największych nakładów na służbę zdrowia, kontynuacji tych nakładów oczywiście jest. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Amerykański Senat nie uchwalił prowizorium budżetowego, a to znaczy, że rząd federalny musiał w sobotę rano zawiesić swoją działalność. Republikanom nie udało się zgromadzić w Senacie 60 głosów potrzebnych do uchwalenia prowizorium budżetowego. W Stanach Zjednoczonych taką sytuację określa się mianem shutdown. Ostatni raz miała ona miejsce w 2013 roku. Demokraci są o wiele bardziej zainteresowani nielegalnymi imigrantami niż naszym wojskiem lub bezpieczeństwem na naszej niebezpiecznej granicy południowo-wschodniej. Mogli łatwo zawrzeć umowę, ale postanowili zagrać z zawieszeniem rządu. Potrzebujemy więcej republikanów w 2018, aby mieć siłę. Because there is no one
Nie ma nikogo i nikt nie zasługuje na obarczenie winą za pozycję, w której znajdujemy się obecnie, bardziej niż prezydent Trump, który odstąpił od dwóch umów dwustronnych, w tym jednej, w której nawet sprzeciwiłem się wyraźnie. Będzie teraz wymagało to od prezydenta Trumpa, aby powiedział tak i nauczył się egzekwowania podstaw rządu. Nie będziemy negocjować statusu nielegalnych imigrantów, podczas gdy demokraci trzymają naszych legalnych obywateli jako zakładników za ich postulaty. Senaccy demokraci zdecydowali się obalić niekontrowersyjny projekt finansowania, który nie zawiera niczego, czego oni by nie popierali. Być może w całej sali niektórzy z naszych demokratycznych kolegów czują się dumni z siebie, ale co osiągnięto ich obstrukcją? Odpowiedź jest prosta – samo zamknięcie rządu. Demokraci w Senacie z kilkoma wyjątkami postanowili postawić politykę przed naszym bezpieczeństwem narodowym, postawić politykę przed wypełnieniem zobowiązań naszego rządu, a to jest po prostu niedopuszczalne i rozczarowuje. Prezydent i ja jesteśmy przekonani, że za kilka tygodni możemy rozwiązać problemy związane z budżetem, możemy rozwiązać problemy związane z murem granicznym, loterią wizową i ochroną dla imigrantów. Jak 800 tysięcy amerykańskich urzędników pozostanie w domu, a obywatele będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż nie będą mogli załatwić wielu spraw w urzędzie. Prowizorium budżetowe umożliwiłoby finansowanie rządu i instytucji federalnych przez kolejny miesiąc, do czasu uchwalenia budżetu. Trwający niewiele ponad dwa tygodnie shutdown w 2013 roku nie zaciążył w wyraźny sposób na wynikach amerykańskiej gospodarki. Co jeszcze przed nami w programie? Papież Franciszek podczas pielgrzymki w Peru odwiedził Amazonię, gdzie spotkał się z przedstawicielami społeczności indiańskiej. W niedzielę do Korei Południowej na rozmowy dotyczące przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu przybędzie oficjalna delegacja z Korei Północnej. Rodzice z piekła rodem. Para zwyrodnialców z Kalifornii przez lata więziła i dręczyła swoich 13 dzieci. Papież Franciszek, który przebywa w Peru jako pierwszy następca świętego Piotra, odwiedził Amazonię. Spotkał się z tamtejszą ludnością w mieście Puerto Maldonado. Jesteście żywą pamięcią o misji, którą Bóg powierzył nam wszystkim, troszczyć się o wspólny dom, mówił podczas spotkania do wiernych. Musimy przełamać stary model, w którym Amazonia jest uważana za niewyczerpany magazyn przez państwa, a nie bierze się pod uwagę jej mieszkańców, wskazywał papież. Zwrócił uwagę na nową falę przemysłu wydobywczego i silną presję dużych przedsiębiorstw, które, jak mówił, kierują swoją zachłanność ku ropie naftowej, gazowi, złotu, monokulturom rolno-przemysłowym. Papież apelował o wysiłki na rzecz dialogu z ludami rdzennymi, ratowanie ich kultury, języka, tradycji, prawa i duchowości. Zapewnił, że dla Kościoła ważne są problemy ludności tej części świata i dlatego, jak wyjaśnił, zwołał na przyszły rok synod dla Amazonii. Koreańczycy z południa w znacznej części są niechętni wobec wspólnego marszu z północą na igrzyskach. Na otwarciu olimpiady w Pjongczangu obie reprezentacje pomaszerują pod wspólną flagą Zjednoczonego Półwyspu Koreańskiego. Udział Korei Północnej w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczang był najbardziej dramatyczną sceną w historii igrzysk. Może to być okazja do pokazania wartości i siły sportu, gdy gracze z dwóch Korei maszerują razem w ceremonii otwarcia i grają razem jako bratni zespół. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby rozwijać sport w naszym kraju. Będziemy także robić wszystko, co w naszej mocy, abyśmy mogli osiągnąć pokój i stabilność na świecie poprzez sport. Mamy nadzieję, że igrzyska w Pjongczangu odbędą się z powodzeniem. Przedsięwzięcie to zostanie sfinansowane przez Seul. Władze Korei Południowej wyszły z taką propozycją w reakcji na noworoczne orędzie Kim Jong-una, który zadeklarował otwartość na dialog z południem i chęć wysłania delegacji Korei Północnej na igrzyska. W celu uzgodnienia szczegółów Korea w ubiegłym tygodniu wznowiły kontakt przez specjalną linię łączności w Panmunjomie. Zimowe igrzyska olimpijskie w południowo-koreańskim Pjongczangu odbędą się w dniach od 9 do 25 lutego. Teraz tragiczna historia, historia koszmaru, który wydarzył się w Kalifornii, mogłaby być kanwą perwersyjnego filmu grozy. Niestety była rzeczywistością, piekielną rzeczywistością 13 Bogu ducha winnych dzieci dręczonych przez zwyrodniałych rodziców. Marta Szramowska.
Obydwoje nie przyznają się do winy. Podczas rozprawy ich twarze nie wyrażały żadnych emocji. Koszmarna historia rodziny Terpinów z Kalifornii wstrząsnęła Ameryką. Gdy policja weszła do ich domu, trzy osoby były przykute łańcuchami do łóżek. Dowody wskazują, że ofiary nie były rozkuwane przez wiele miesięcy, nawet po to, by wyjść do łazienki. 50-letni David Terpin i jego 49-letnia żona Louise stworzyli prawdziwy dom z piekła rodem, rozkoszując się torturowaniem 13 własnych dzieci. Kary, które wymierzali, składały się z częstego bicia i duszenia. Ofiary były karane, gdy na przykład próbowały umyć ręce powyżej nadgarstka. Wtedy były oskarżane o marnowanie wody i skuwane łańcuchem. Żadna z ofiar nie widziała lekarza od 4 lat. Nigdy w życiu nie były u dentysty. Kiedy policja pojawiła się w domu Terpinów, którzy przez długie lata znęcali się nad własnymi dziećmi, dorosłe osoby wzięto za małoletnie. Były wygłodzone, pobite, miały na sobie ślady molestowania seksualnego. Ich 29-letnia córka ważyła zaledwie 37 kg. Trudno nam patrzeć na ofiary. Są bardzo małe i bardzo wyraźnie widać ślad niedożywienia. Teraz są w stanie stabilnym. Karmimy je i próbujemy zapewnić, żeby czuły się bezpiecznie. Z powodu stosowania ciągłej przemocy dzieci mają zaburzenia funkcji poznawczych. Brakuje im podstawowej wiedzy. Nie rozumieli nawet, kim byli policjanci, którzy przybyli im na ratunek. Dzieci nie miały kontaktu z zabawkami, mimo iż w domu ich nie brakowało. Inną perwersją, której dopuszczała się para, było zjadanie ogromnej ilości jedzenia na oczach wygłodzonych dzieci. Horror przerwała dopiero planowana przez 2 lata ucieczka jednej z ofiar. Zadzwoniła do nas 17-latka i powiedziała, że wraz z rodzeństwem jest przetrzymywana wbrew własnej woli. Gdy funkcjonariusze się z nią spotkali, wytłumaczyła, że uciekła przez okno i pokazała zdjęcia, które potwierdziły jej wersję wydarzeń. Jak możliwe jest to, że nikt nie wiedział, co działo się za drzwiami domu Terpinów? Babcia przekonuje, że nie widziała się z wnukami od 4 lat. Sąsiedzi również nie zauważyli niczego dziwnego, mimo że małżeństwo miało w zwyczaju zabierać dzieci na wycieczki, na przykład do Las Vegas. Jestem zszokowany tą historią. Nie możemy w to uwierzyć. Jak ktoś mógł robić takie rzeczy niewinnym dzieciom? Dlaczego ktoś miałby traktować dzieci jak psy, jak zwierzęta? Każdemu z obojga oskarżonych grozi od 94 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Postawiono im prawie 30 zarzutów, w tym ten dotyczący torturowania własnych dzieci. Marta Szramowska, Telewizja Republika. Zanim zakończymy program, mam dla Państwa jeszcze 2 zaproszenia. Najpierw na jutro na program Studnia. Krzysztof, jestem pewien, że pod tym filmem za parę chwil będzie mnóstwo, może mnóstwo, może kilka komentarzy typu: wziąłeś tego grubasa, który się dorobił na kościele. Po pierwsze, chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich lewackich aktywistów i zapewnić ich o mojej osobistej modlitwie. Codziennie się za was modlę. To taka uwaga dla wszystkich pań, które nas oglądają, że nigdy nie dojrzejemy. Właściwie to naszą teologią, którą chcemy wyznawać, oczywiście katolicką, jest teologia w dużym cudzysłowie twardego siusiaka. Za blisko ołtarza są dzisiaj kobiety, a za daleko są mężczyźni. I wreszcie, jak co tydzień, premierowy odcinek Za Siódmą Górą. Zapraszam ponownie w imieniu Stefana Czernieckiego. To są rysunki starodawnych arubskich Indian. Pochodzą one sprzed około 1000 lat. To jest właśnie basen, do którego można sobie wejść i elegancko spędzić parę upojnych chwil w ciepłej wodzie Morza Karaibskiego. Guadalquivir ma bardzo trudny charakter, a może inaczej, ma bardzo duże wymagania. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Za chwilę sport i myślę, że Weronika Jaskółka powie Państwu coś niecoś o skokach narciarskich, a potem prognoza pogody. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.